Szanowni Państwo, ponieważ obchodzimy 30-lecie Giełdy Papierów Wartościowych, nie może przy takiej okazji obyć się bez niespodzianki. Ta niespodzianka już teraz, ona tutaj za moimi plecami, jak Państwo widzą, nie zdradzę, choć powinienem chyba powiedzieć, co to jest, ale może za sekundę. Najpierw zaproszę gości, którzy wezmą udział w tej uroczystości. Pan prezes Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Panie prezesie, zapraszam na scenę. Zapraszam tutaj obok, tak żeby jeszcze budować napięcie, szukam wzrokiem prezesa Wiesława Rozłuckiego. Jest, panie prezesie, zapraszam pana do nas tutaj na scenę. Witam serdecznie, proszę tutaj obok. No i teraz dla tych, którzy będą chcieli się domyślić, co tam jest, pewnie się domyślą, gdy zaproszę następną osobę, pan prezes Tomasz Zdzikot, czyli prezes Poczty Polskiej. Panie prezesie, zapraszam. Zatem ci, którzy jeszcze się nie domyślili, mogą się teraz dowiedzieć, że tutaj za mną specjalny znaczek wydany na tę okoliczność z okazji 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych. Panowie, zapraszam zatem do odsłonięcia i do zabrania głosu. Najpierw odsłońmy może. Proponuję, będziemy lepiej widzieli. Proszę bardzo. Kilka słów w symbolice będzie mogło paść. Panie prezesie, proszę też tam chwycić z nami i odsłonić. Tak, do góry musimy tutaj, tak. O, w takim płaszczu zostanie, co? Jak Superman w takiej pelerynie. Znaczek na okoliczność 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych. Panie prezesie, proszę o zabranie głosu. Panowie prezesi, szanowni państwo, to dla nas ogromny zaszczyt. Można powiedzieć w pewnym sensie, że to dla Poczty Polskiej debiut giełdowy, no bo w tym charakterze z naszymi walorami filatelistycznymi jeszcze w tym miejscu nie byliśmy. Dziękujemy za tą okazję, dziękujemy za zaproszenie. Jeszcze tu nie byliśmy, ale nasze instytucje, nasze firmy łączy przecież bardzo wiele. Nie tylko Skarb Państwa, który jest 100% właścicielem Poczty Polskiej, ale też dominującym właścicielem giełdy. Bogate tradycje, w przypadku giełdy sięgające na pewno XIX wieku, giełdy kupieckie, w przypadku poczty uczciwie powiem nieco dłuższe, XVI wiek, czasy panowania Zygmunta II Augusta. Wreszcie misja, którą w obydwu przypadkach jest łączenie. Państwo łączycie przedsiębiorców i inwestorów. My, naszą misją jest łączenie ludzi, łączenie instytucji, łączenie urzędów, zapewnianie wymiany komunikacji, zapewnianie ciągłości także obrotu gospodarczego i wreszcie to, co nas tutaj dzisiaj sprowadza w sposób najbardziej bezpośredni, czyli znaczki. No, znaczki, które też poniekąd są rodzajem papieru wartościowego, naszego papieru wartościowego. Znaczki, które na giełdach filatelistycznych i na rynkach filatelistycznych często osiągają zawrotne kwoty liczone w milionach dolarów, a w dziesiątkach tysięcy dolarów to już naprawdę bardzo często, włącznie ze znaczkami polskimi. Dzisiaj prezentujemy znaczek poświęcony 30-leciu giełdy, znaczek wydany w nakładzie 168 tysięcy egzemplarzy, dostępny wspólnie z kopertą pierwszego dnia edycji. O symbolice tego znaczka myślę, że najbardziej kompetentnie powie prezes giełdy, bo ta symbolika wiąże się bezpośrednio z tym, czym tutaj Państwo się zajmujecie na co dzień. Kończąc już, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie, no i życzę z okazji tego okrągłego jubileuszu wielu kolejnych znamienitych rocznic i dalszych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie prezesie. No faktycznie znaczki mogą być takim przedmiotem pożądania, co Krzysztof Kieślowski zawarł w 10. części swojej serii Dekalog, prawda, gdzie nawet nerkę byli gotowi oddać, prawda, w zamian za znaczek, więc to jest zdecydowanie papier wartościowy. Faktycznie tradycje poczty są nieco dłuższe niż giełdy, natomiast musimy też pamiętać, że bez odpowiedniej komunikacji, którą zapewnia właśnie poczta, też
działania giełdy byłyby niezwykle utrudnione. Myśmy co prawda przeszli już mocno na taki obrót elektroniczny. Poczta też wprowadza coraz więcej tam hybrydowe listy i coraz bardziej też się cyfryzuje. Ja teraz o tej symbolice powiem parę słów. No, to jest taka tradycyjna giełdowa myśl, mianowicie spór optymistów i pesymistów, prawda? I z tego sporu, on jest w środku, jest budynek giełdy, prawda? Z tego wynika bardzo ważna rzecz, mianowicie takie pewne dobro publiczne, jakim jest informacja. Mamy co 200 mikrosekund, prawda, pojawia się informacja, ile kosztuje ryzyko w gospodarce. Są optymiści, którzy uważają, no ryzyko jest tanie, kupuję, prawda, jestem bykiem, no, bądź jestem pesymistą i mówię, nie, no ryzyko rośnie w gospodarce, ja sprzedaję. I to jest taka najważniejsza funkcja giełdy, żeby tą informację cały czas dostarczać o tym, ile kosztuje ryzyko w gospodarce, jakie są wyceny aktywów. I cieszę się niezmiernie, że z nami tutaj na scenie jest założyciel warszawskiej giełdy, dla którego ten znaczek też jest w pewnym sensie niespodzianką, więc z takim świeżym spojrzeniem, panie prezesie, no jak się panu widzi ten znaczek, koncepcja i ta symbolika? Czy rzeczywiście to dobrze oddaje tą giełdę, którą pan zakładał? Oczywiście, że tak. Dziękuję za zaproszenie. Mogę powiedzieć, zawsze marzyłem o takim znaczku. Było kilka rocznic okrągłych giełdy i jakoś nie udało się tego znaczka wyprosić, czy załatwić, skłonić. W związku z tym obu panom prezesom dziękuję za inicjatywę i doprowadzenie do pokazania ładnego znaczka. Ja w czasach wczesnej młodości byłem filatelistą. Mogę powiedzieć, nawet pierwsze pieniądze zarobiłem na obrocie znaczkami pocztowymi. I chyba z tamtych czasów jeszcze pamiętam taki znaczek z okazji którejś rocznicy założenia poczty w Polsce. I pamiętam taką zakręconą trąbkę na tym znaczku, więc to był ten symbol poczty, która jedzie z korespondencją. Natomiast patrząc na ten znaczek, mogę powiedzieć tak, bardzo mi się on podoba. I do tych symboli byka i niedźwiedzia, czyli grających na zwyżkę i grających na zniżkę, dodam jeszcze jeden aspekt. Jeśli można, to proszę zauważyć, że tu są inwestorzy o odmiennych poglądach. I żeby dojść do porozumienia, muszą się spotkać na giełdzie. Kiedyś fizycznie, dzisiaj elektronicznie. Czyli giełda umożliwia i uczy kompromisu. Ludzie, którzy mają różne poglądy, aby zrealizować swoje transakcje, muszą ustąpić ze swoich pierwotnych pozycji i dojść do kompromisu. Czyli to jest nauka nie tylko dla inwestorów giełdowych, ale dla wszystkich ludzi, że kompromis jest możliwy, a giełda ma cały mechanizm informatyczny, który umożliwia codziennie, w każdej sekundzie zawieranie tego kompromisu. Bardzo dziękuję i gratuluję pięknego znaczka. Zamierzam udać się do punktu Warszawa 1 na Świętokrzyskiej i kupić większą liczbę znaczków. Będę swoje listy tylko takimi znaczkami opatrywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, ja mam jeszcze pomysł, żeby podnieść wartość tego znaczka, skoro już o biznesie rozmawiamy. 3 podpisy i on będzie tyle wart, no, że jak go kiedyś przyjdzie wystawić na aukcję, to naprawdę suma powinna być imponująca. Autor. Tak jest.
panie prezesie. Może być z takim większym rozmachem. Tak, może być? No a, pewnie. Tak, to. No to na kopertę to chyba za duży. No. Nie, ja się tu podpisuję. A czy jednak nie wjeżdżamy na znaczek, no dobrze. A ja mam tylko podpis elektroniczny. Myślę, że brawa teraz jak nic się należą. O. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, teraz to jeszcze nie koniec. Pan prezes, tak? Oczywiście do zakupu znaczków. Zapraszam panie. Do zakupu znaczków zachęcamy, ale w ramach niespodzianek i prezentów może się okazać, że dużo, dużo wcześniej niż przed udaniem się do Urzędu Pocztowego. Panie prezesie, na pamiątkę, mam nadzieję, że bardzo będzie dziękuję. Godną ozdobą pana gabinetu. Panie prezesie, ja się podzielę jedną wiedzą unikalną, bo widzę, są kamery i to jest... Moja kompetencja nabyta w czasie 30 lat kontaktu z giełdą. Mianowicie dajemy sobie tak i patrzymy. Nie patrzy pan na mnie, tylko patrzy pan tutaj. O, i wtedy są ładne zdjęcia. To jest nieintuicyjne. Trzeba się tego nauczyć. Tak? I już jesteśmy na wieki wieków. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie zająć drugą rękę. Tak jest. I dla pana prezesa jeszcze raz z najlepszymi życzeniami. Panie prezesie, proszę jeszcze nie uciekać. Zdjęcie jeszcze będzie. Tak, jeszcze wspólne zdjęcie musi być później z... Bardzo dziękuję. Jeszcze zajmę panu prezesowi drugą rękę. Będzie to niełatwe, widzę. Więc może w takim razie, jak to się mówiło w podstawówce, ręka w rękę. To jest taki byk, bo jednak liczymy na to, że ci optymiści wygrają, bo gospodarka rośnie, prawda? To jest gra o sumie dodatniej. Na znaczku byk jest wyżej, także tak, to jednoznacznie wskazuje na przyszłość giełdy papierów wartościowych w Warszawie. To jest taki bojowy byk i każdy ten byk z Ćmielowa jest troszeczkę inny. I właśnie w tym mam nadzieję, że będzie zdobił pana biurka i w obecnej roli, i w przyszłych wszystkich rolach, żeby zachęcał do takiej bojowej, odważnych decyzji biznesowych i życiowych. Taki byk właśnie skłoniony w kierunku ataku. Serdeczne dzięki. Myślę, że jeszcze wspólne. Dziękujemy zdjęcie pięknie. Nam się należy. To tak. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie. Jeszcze wspólne zdjęcie. Przepraszam. Dyplom i może znaczek gdzieś tak między panami, żeby był też widoczny. Ja się odsunę trochę. Panowie fotoreporterzy, dobrze jest? Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. A ja jeszcze bym proponował, jeśli... Tak, panie prezesie? Panie prezesie, niech pan to wyjmie i sam stanie z tym bykiem. Pudełko proszę. Tak, ja potrzymam. Będzie jeszcze jedno zdjęcie. Tak. Wezmę mikrofon. O, tak, tak. O właśnie, to jest bardzo dobre. To może pan zdjąć jeszcze maseczkę. Może zdjąć maseczkę, jeśli jesteś sam na scenie. My się usuniemy, żeby... Tak, dziękuję. Dobrze, dziękujemy pięknie, panie prezesie. Zapraszam na dół. Tak, byk jest, wszystko w należytym porządku. Szanowni państwo, potrzebujemy chwili i spotkamy się za moment przy okazji kolejnego panelu. Proszę z nami zostać.